arcybiskupie, księży biskupie, szanowny panie przewodniczący, panie ministrze, panie wojewodo, szanowni państwo. Z prawdziwym wzruszeniem, przyjęciem staję w tej historycznej sali, mając ciągle w pamięci obrazy, które ponad 39 lat temu stąd płynęły na całą Polskę. Miałem sam wtedy bardzo wiele nadziei, które rodziła się Solidarność. Pozwolę jednak państwo, że to, o czym będę mówił, będzie sięgało z korzeni tego, co się tutaj ostatecznie w 1980 roku zrodziło. A tymi korzeniami pierwszymi to to, co przeszło do historii jako powstanie Poznańskiego Czerwca 1956 roku, tak zwany Czarny Czwartek, a w propagandzie komunistycznej wypadki poznańskie. Ja je pamiętam, jako 7-letni chłopiec. Pamiętam czołgi, które jeździły koło mojego domu. I pamiętam naszą modlitwę domową o powrót ojca. Rano miał wyjechać na delegację, słuch po nim zaginął. Wiadomo, że było, że na dworcu także toczyły się walki. Po trzech dniach modlitwy różańcowej, kiedy już te walki na ulicach Poznania się skończyły, tato wrócił. Okazało się, że jeszcze jego pociąg zdążył rano, wcześniej rano, w ów czwartek Poznań opuścić. Po 25 latach od tamtych wydarzeń, też byłem wtedy obecny, to był czerwiec 1981 roku, Festiwal Solidarności. Zniesiono wtedy w Poznaniu pomnik Poznańskiego Czerwca. Pomnik, na którym umieszczono napis. Napisy właściwie z czasem uzupełnianych. Uzupełniono najpierw datę końcową o rok 1981. Wspomnienie 13 grudnia tego roku. A w 50-lecie wydarzeń poznańskich w roku 2006, gdzie też były wielkie uroczystości w Poznaniu, umieszczono jeszcze jedno, właściwie dwa słowa, o Boga. I dopiero wtedy ten pomnik zabrał całą swoją treścią. O Boga za wolność, prawo i chleb. O Boga, bo wtedy 100 tysięcy ludzi, pracowników Poznania, pierwszy taki zryw komunistycznej Polski, na placu Stalina, bo tak się ten plac wtedy nazywał, śpiewali robotnicy pieśni religijne. My chcemy Boga. Upominali się oni, próbująca klasa najbardziej świadoma tego, czym jest klasa robotnicza. Domagali się powrotu religii do szkół i uwolnienia kardynała Wyszyńskiego. Za kilka miesięcy, w październiku 1956 roku, to się wszystko spełniło. Za wolność. Kiedy to słowo pojawia się na pomniku, to ono jest po słowie Bóg, a przed słowem prawo. Bo wolność nie jest dowolnością, nie jest kaprysem, nie jest samowolą. Jest wielkim darem człowieka, dzięki któremu człowiek jest człowiekiem. Ale nie będzie prawdziwej wolności bez tego fundamentu, jakim jest sam Pan Bóg. I nie będzie i prawo naturalne, i dekalog naturalny też. I nie będzie dobrego, sprawiedliwego prawa, jeśli ono nie będzie uwzględniało wolności człowieka, wypływającej z godności człowieka. I zwróćmy uwagę, chodziło o prawo, które miało gwarantować sprawiedliwą Polskę. Sprawiedliwość także, gdy chodzi o sprawiedliwą płacę. W tamtych trudnych warunkach, gdzie zwłaszcza
pracownicy zakładów cygielskiego, wtedy już nazywały się zakładami Stalina, pracowali, otrzymując głodowe pensje. Był to zatem sprzeciw przeciwko zniewoleniu komunistycznemu, przeciwko ówczesnemu prawu, które nie gwarantowało sprawiedliwości, ale najbardziej jaskrawą niesprawiedliwość. I było także tam upomnienie się o chleb. Nie o pieniądze, chociaż chleb niewątpliwie także, ale o chleb. I chciałbym na to słowo zwrócić szczególną uwagę, odwołując się najpierw do mojej piosenki Kamila Cypriana Norwida. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi Pana. Chleb wskazuje na Boga, na ziemię, ale czytając dalej tę pieśń Cypriana Kamila Norwida, odczytujemy także inne treści, które zaraz się z tym chlebem poecie naszemu romantycznemu kojarzą. Nie może być przemocy, nawet takiej, która niszczy bocianie gniazdo. Musi być szacunek okazywany drugiemu człowiekowi, począwszy od tego pierwszego słowa, jakim jest: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tam, gdzie jest mieszkanie dla człowieka, tam, gdzie także nie ma światło cieni, bo są ludzie, gdzie tak za tak mają, a nie za nie. I ten stosunek serdeczny do przyjaźni. Chleb mówi o godności człowieka. Chleb mówi o wspólnocie. Chleb mówi o domu i mówi o rodzinie. Mówi o godności osoby. A przecież wtedy tam, w tym czasie, odczuwano jakżeż głęboko tę wizję człowieka, którą wyraził Włodzimierz Majakowski w swoim wierszu Włodzimierz Ilicz Lenin. Chcę, by zajaśniało na nowo najdostojniejsze ze słów partia. Jednostka, co komu po niej? Jednostki głosi cieńszy od pisku. A gdy się w partię zejdziemy w walce, to padnij wrogu, leż i pamiętaj. Partia to ręka milionów palca. W jedną miażdżącą pięść zaciśnięta, jednostka zerem, jednostka bzdurą, sama nie ruszy pięciocalowej płoty. I dalej. Partia to stos pacierzowy klasy robotniczej. Partia to nieśmiertelność naszej sprawy. Partia to jedno, co mnie nie straci. Na placu Stalina wtedy, początkowo, kiedy śpiewano, demonstrowano w sposób jak najbardziej pokojowy. Upominano się nawet o to, żeby nie deptać trawnika. Ale partia pokazała, co to znaczy. Partia, kiedy wprowadziła czołgi. My naprawdę nie wiemy dokładnie, ile zginęło wtedy osób. Mówi się teraz o 50, kilku, prawie 60. Ale to są tylko te groby, które zostały oznaczone. A ile tych niezaznaczonych? A los żołnierzy, którzy odmówili strzelać i zniknęli nie wiadomo gdzie. A ci pozbawieni pracy, straszliwie bici, prześladowani. Okazał się wtedy
jak pisze Majakowski, stos pacierzowy partii. Te krzyże poznańskie są krzyżami kroczącymi. Jest ten pierwszy z rokiem 1956, ale jest drugi, który pokazuje na kolejne zmagania o to wszystko, co zawarte jest w myśli o Bogu, o wolności, o prawie, o chlebie. Daty 1968, wypadki marcowe, 1970, tragedia na Podbrzeżu w grudniu tego roku, 1976, ścieżki zdrowia w Radomiu i Ursusie, no i 1980. To wtedy okazało się po raz pierwszy, że nie są to tylko strajki ludzi, którzy w rozpaczy wyszli na ulicę. Wtedy okazało się, że naraz robotnicy zostają u siebie, w swoim zakładzie pracy, są u siebie gospodarzami i to partia musi przyjechać do nich, by negocjować. Coś się zmieniło przynajmniej na te kilkanaście miesięcy festiwalu pierwszej Solidarności. I dlatego te żądania robotników, bardzo konkretne, 21 było, a potem te bardziej już konkretnie wyrażone treści porozumień gdańskich poprzedniego dnia, 30 sierpnia 1980 roku, szczeciński 3 września, Jastrzębski. Precyzyjne już zapisy, konkretne, ale przecież ciągle odnoszące się do tych treści, z którymi wystąpili robotnicy w Poznaniu w 1956 roku. Ten sam schemat, ale wyrażony już innym językiem i konkretnym zapisem. Wszystko dlatego, że tu tego gorącego lata 1980 roku robotnicy czuli się u siebie, bo były msze święte, bo były wspólne modlitwy, bo były kolejki do konfesjonału, co zdumiewało cały świat, bo na bramach stoczni wisiały obrazy Matki Najświętszej Jana Pawła II. To dawało siłę nadziei w czasie trudnym i do końca niepewnym. Ale ta siła była i okazała się zwycięska. Chociażby w postaci tego, że można było wprowadzić chyba jedyny wtedy zrealizowany zapis o mszy świętej radiowej w każdą niedzielę. Robotnik poczuł się podmiotem, gospodarzem swego zakładu pracy. Przestał być robolem, słowo pochodzące z tamtego czasu. Dziw, jak mogło być używane w komunistycznej propagandzie, ale tak to było. I wolność. Wolność, która wyrażała się w samej nazwie rodzącego się wtedy Związku Zawodowego. Niezależnie. Samorządnie. Pamiętam komentarze niektórych aparatczyków ówczesnych, niezależnie wobec kogo. Samorządny to znaczy, jak mogący odnaleźć się w tej rzeczywistości, poza partią. Też partia jest tym, co daje poczucie siły, jak pisał Majakowski, jest to stosem pacierzowym tego wszystkiego, co się miało dziać i to przez setki lat. A tu niezależny, samorządny. Przebłysk wolności, który doszedł do głosu jeszcze bardziej wtedy, kiedy był zjazd w Oliwie w 1981 roku i to przesłanie do krajów ówczesnej Europy Wschodniej. Niebywałe w swej odwadze, z tej wyobraźni, że Solidarność to nie jest tylko solidarność ludzi, którzy
przepraszam za słowo, załatwiają swoje interesy w danym tylko zakładzie pracy, ewentualnie w sieci pewnych zakładów. Czy solidarność to jest coś, co łączy wszystkich ludzi, bo to należy do godności człowieka. A tak to wyrażał Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens 1981 roku, wtedy, kiedy zijał się, wracał do zdrowia po zamachu na swoje życie z 13 maja 1981 roku. I kiedy encyklikę, którą zamierzał opublikować w maju 1981 roku, z powodu zamachu nie mógł, opublikował we wrześniu, 14 września, w święto podwyższenia krzyża. Bo nie można oddzielić, jak pisał, losu człowieka i jego godności, także godności człowieka pracy, od Boga i od Chrystusowego krzyża. Zawsze jest zmaganie o wolność i zawsze jest wielki wysiłek miłości i zawsze będzie konieczność dialogu, by kruchą, ale przecież konieczną wolność i godność człowieka pracy właściwie zabezpieczyć. To wtedy właśnie odkrywano to ogromne przesłanie, dotychczas nieznane, na temat postaw autentycznych, nieautentycznych, zawarte w książce kardynała Wojtyły z 1969 roku Osoba i czyn. Nie zrozumie się bowiem tych autentycznych i nieautentycznych postaw bez odniesienia do dobra wspólnego, bo realizując wspólnie i solidarnie dobro wspólne właśnie, człowiek pracy rozwija się i staje się podmiotem, ma poczucie osobistej godności i wartości. I może to utracić wtedy, kiedy będzie uciekał i chronił się w konformizmie lub stosował u nich postawę, która każe zamykać oczy na palące problemy drugiego człowieka. Ale mogą być też postawy właśnie autentyczne, solidarności, o której wtedy papież pisał, i sprzeciwu, i także szczególnego połączenia sprzeciwu i solidarności po to, by tworzyć nowe jutro i nową przyszłość dla całych społeczeństw, dla ludzi pracy, dla tych wszystkich, którzy swoim ogromnym wysiłkiem wykuwają przyszłość rodzaju ludzkiego. To dlatego też solidarność, która tutaj się rodziła, pojmowała, że chodzi w tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, co się działo od 1956 roku. Chodzi o człowieka, chodzi o naród polski, chodzi o wierność naszej tradycji. O to, co znowu wracam do obrazu krzyży poznańskich, jest zawarte w tym, że przy tych krzyżach jest orzeł siedzący. Zawsze sobie możemy stawiać pytanie, czy orzeł siedzi tam, bo się dobrze czuje w cieniu krzyży, czy może jest dlatego tak, że on, orzeł, strzeże krzyży, by one nie zniknęły z horyzontu polskiej ziemi. Przecież cała nasza tradycja, począwszy od 1966 roku, od chrztu Mieszka I, to tradycja, jakiej chyba w całej Europie nie ma żaden inny naród, gdzie nierozerwalnie związane są, to często podkreśla Jan Paweł II, trzy elementy: chrześcijaństwo, polski naród i polskie państwo. A jak w tragicznych momentach naszych dziejów zabrakło państwa, to jego rolę państwa podejmował, bramy swoje barki, z wszystkimi konsekwencjami tego.
katolicki Kościół. Było tutaj ciągłe upominanie się o człowieka, o rodzinę, o naród zakorzeniony w chrześcijaństwie. I z tym przesłaniem poszła Solidarność, stąd rozdała się na cały kraj. Sprawiła, że doszło do 1989 roku, do tego, co znowu symbolicznie nazywamy upadkiem muru berlińskiego. Nie byłoby tego upadku, nie byłoby zniszczenia żelaznej kurtyny, gdyby nie Solidarność, właśnie tak szeroko pojmowana jako solidarność ludzi w pracy, razem odzyskujących siebie, swoją godność, którą stąd niosą do swoich bliskich i do tych, co są daleko. Ten schemat Bóg, godność człowieka, rodzina, naród, schemat, który pojawia się we wszystkich ważnych dokumentach Jana Pawła II. Także w tym jego przesłaniu, w prawdziwym traktacie na rzecz kultury, jaki wygłosił w UNESCO w czerwcu 1980 roku. Ten schemat jest dzisiaj podważany. Te dwa kroczące krzyże poznańskie mówią o zmaganiu z komunizmem, zwycięskim dla nas. Ale teraz niebezpieczeństwo przychodzi z Zachodu. I też neguje się Boga, tak jak to zostało wyrażone podczas rewolucji 68 roku na murach Sorbony. Ni Dieu, ni maître, Dieu c'est moi. Ani Boga, ani mistrza, Bogiem jestem ja. I dlatego drugie hasło, najbardziej typowe dla tej rewolucji 68 roku. Ile interdir, zabrania się zabraniać. Jeżeli się pomyśli, że dekalog poza trzecim i czwartym przekazaniem jest zbudowany na zasadzie nie wolno, nie można, a więc na zasadzie negacji. Hasła 68 roku mówią o tym, żeby odrzucać jakiekolwiek uwarunkowania wolności, które mają charakter negatywny w swoich sformułowaniach, a więc odrzucić dekalog. No i zaczyna się zupełnie nowa wizja człowieka, który traci swoją godność. Nie jest już stworzony na Boży obraz i podobieństwo, bo Boga po prostu nie ma. I nie ma rozumu, i nie ma poznania, i nie ma prawdy, bo jest postprawda. I nie ma konieczności tworzenia siebie, tak to pięknie wyraził głęboko Jan Paweł, Karol Wojtyła w Książce Osoba i Czyn, mówiąc o tym, że ja mam się rozwijać także poprzez to, że właściwie w świetle wartości wykorzystuję to, co jest we mnie, w mojej naturze, moje popędy seksualne, rozrodczy. Tego nie ma dzisiaj. Jest jedna wielka pochwała przyjemności, które to przyjemności mają przyjmować coraz bardziej w gruncie rzeczy destrukcyjny kształt dla poszczególnych osób, dla instytucji małżeństwa, rodziny, dla narodów. Mówię o tym, panie przewodniczący i szanowni zgromadzeni, zdając sobie sprawę z tego, że to, co mówię, jest, i chciałbym, żeby tak zabrzmiało, pewnym apelem, by nie zrezygnować z tego, co stanowi o istocie polskiej solidarności, która od samego początku była jednym wielkim upominaniem się o człowieka. Oczywiście to zrozumiałe o człowieka pracy, ale tutaj było coś więcej niż tylko relacje między pracodawcą a pracobiorcą. I nie tylko kwestie płacowe. To zawsze było upominanie się o człowieka, bo wtedy, kiedy człowiek upomina się o drugiego człowieka i kiedy czuje się
stróżem swego brata, to wtedy wiesz, że ogarnia całe człowieczeństwo swoje i innych, że głosi prawdziwy humanizm, który z drugiej strony jest najbardziej autentycznym tłem, fundamentem, a jednocześnie możliwością wybudować właściwe relacje między tym, kto chce dyktować warunki pracy, a tym, który chce pracować. To są właśnie te problemy, o których mówił pan przewodniczący, wskazując na dzisiejsze wyzwania. Ale uda się mi wygrać. Po raz kolejny jestem do tego przekonany, jeżeli na to spojrzy się właśnie w tej szerokiej perspektywie upominania się o człowieka. Tej wspaniałej tradycji, która w nas jest i która przyjmowała niekiedy kształty prawdziwie dramatyczne, te daty wypisane na drugim krzyżu poznańskich krzyży. Ale zakończyła się zwycięstwem. I w kolejne zwycięstwa. Też mamy nadzieję i tego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję bardzo.